historii napisano wiele książek, które budzą różnego rodzaju kontrowersje. Wydaje się nawet, że niektóre z nich zostały w tym celu spisane. Myślę, że nie będzie nadużyciem, jeśli stwierdzę, że najbardziej kontrowersyjną z nich wszystkich jest Biblia. Jest tak z wielu względów. Po pierwsze, jest to bardzo stara księga i owe kontrowersje budzi od setek, a nawet tysięcy lat. Po drugie, jest bardzo szeroko rozpowszechniona. Niemal każdy może mieć do niej dostęp. Po trzecie, jest księgą, na której wiele osób zbudowało swój światopogląd, co oznacza, że dotykanie tego tematu niezawodnie budzi w ludziach emocje. Po czwarte, w historii stanowiła w nieodpowiednich rękach doskonały środek manipulacji. Powodów można by wymieniać zapewne wiele. W materiale zatytułowanym Księga Kontrowersji spróbuję w sposób rzeczowy i najbardziej obiektywny, jak tylko potrafię, przedstawić kluczowe informacje odnośnie tej księgi. Myślę, że niezależnie od swoich poglądów i nawet tego, czy jesteś osobą wierzącą, czy nie, warto jest poznać owe podstawowe informacje o księdze, która odegrała tak ważną rolę w naszym świecie. Być może dzięki nim będziesz w stanie wyrobić swoje własne zdanie w tym temacie? Także czas zaczynać!